Koronawirus jedną z najgorszych plag w historii Anglii i Walii. Brytyjska telewizja Sky pokusiła się o statystyczne porównanie epidemii koronawirusa z takimi tragediami jak wojny światowe czy inne epidemie na terenie Anglii i Walii. Na potrzeby zestawienia posłużono się danymi dotyczącymi liczby zgonów od 1842 roku. Jak podano, w ciągu roku, który upłynął do tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia, w Anglii i Walii zanotowano łącznie 604,045 zgonów. Suma zgonów, choć rekordowa, jednak nie umożliwia dokładnych porównań historycznych, zważywszy m.in. na to, że wzrosła liczba ludności, a także śmiertelność ogólnie jest znacznie mniejsza niż choćby w XIX wieku, choćby z powodu rozwoju medycyny. Telewizja Sky porównała więc różnice w liczbie zgonów w stosunku do średniej z 5 poprzedzających lat. W takim ujęciu dane z 2020 roku przedstawiają się zatrważająco, zanotowano o 13% zgonów więcej. To największy wzrost tego współczynnika od 1929 roku. Z zestawienia wynika, że epidemia koronawirusa jest trzecią największą plagą od blisko 200 lat. Na pierwszym miejscu znalazł się Wielki Mróz, czyli zima 1894-95, na drugim miejscu 1929 rok, epidemia grypy i wielki kryzys, a na trzecim epidemia koronawirusa. Dalej figurują epidemia cholery z 1847 roku i dwie wojny światowe, ale uwaga, liczone są tutaj tylko ofiary cywilne.